W latach 80. była pani aktorką, bez gorącą dupa po zeznaniach. W latach 90. zaczęła się interesować się reżyserią. XXI wiek to aktorstwo, reżyseria i jeszcze własny biznes. Czy Janda kiedyś poleci w kosmos? Więc a propos własny biznes, mogę? Nasze teatry są fundacją, nie mającą działalności gospodarczej. To nie jest mój prywatny teatr. Ja założyłam fundację. Wszystkie pieniądze, jakie zarabiamy, obracają się na produkcję nowych sztuk. A z czego pani żyje? Z grania i z reżyserowania u siebie. I z wyjazdów. Z grania na wyjazdach. Ja jestem w moim teatrze aktorką zawsze obecną, zawsze do wzięcia i jak trzeba za darmo. I niestety to się niestety zdarza, że tak jest. Łącznie z tym, że robię adaptacje, reżyseruję i po prostu zwyczajnie nie, no zdarza się, że niestety mój teatr nie może mi moja fundacja za to zapłacić. Naprawdę to są dwie różne rzeczy. Ja nie założyłam prywatnego teatru. To nie jest spółka z o.o. Gdybym i mnie to w ogóle nigdy nie interesowało. A powiem Państwu dlaczego. Że gdybym założyła teatr, spółkę z o.o., to bym musiała grać na przykład takie sztuki jak Testosteron. A ja bym wolała umrzeć, niż zagrać sztukę Testosteron. Ale jak Państwo wiecie, sztuka Testosteron poszła w Warszawie 770 razy w przeciągu 2 lat. I jest na niej pełna. I naprawdę sala zachwyca się, że 6 starszych pań śpiewa piosenki o tym, że mają uderzenia gorąca, nie mogą spać, mają no, wszystkie objawy, że tak powiem, klimakterium są opisane ze wszystkich stron. Po prostu są pewne sztuki, których ja w ogóle nie chciałabym robić, a tylko takie sztuki należy robić, jak się zakłada spółkę z o.o. Mój problem i problem mojego teatru polega na tym, że ja założyłam za niewielkie pieniądze, przy braku całkowitym prawie dotacji, artystyczny teatr na dobrym poziomie. I dlatego polegnę. Nie. Tak. A ja Państwu mówię, że tak, bo ja to już wiem. Dlatego, że nie gram właśnie, to się nazywa klimakterium, tak? Klimakterium. Dlatego, że nie gram farsz, 4 bułgarki i rower w łóżku. Dlatego, że gram Becketa, dlatego, że gram Czechowa, dlatego, że chcę zagrać Szekspira i dlatego, że wprowadzamy Marajego w tej chwili na scenę. Ale pani Krystyna, ludzie... Tym polegnę, ponieważ nie ma finansowania kultury. To państwo nie daje, że tak powiem, nie ufa ludziom, którzy mają tego rodzaju inicjatywę. A i to nie są ludzie, to są przepisy, które nie pozwalają urzędnikom, ministrowi i tak dalej mi pomóc. Nie ma takich przepisów. Zwyczajnie, trzeba je zrobić. Przychodzą ludzie, czy nie? Do tego teatru jest pełne. 270 miejsc jest pełne. I my mamy tytuły, na których nie zarabiamy, dlatego że tak bogata jest wystawa. Proszę Państwa, naszego teatru się nie da porównać z innymi teatrami prywatnymi. Prywatnymi, bo one są prywatne w większości. Wiecie Państwo dlaczego? Że oni grają na sklejce w sukience przyniesionej z domu. A każda nasza produkcja kosztuje przeciętnie 200 tysięcy. Robią najlepsi scenografowie, najlepsi kostiumolodzy, grają najlepsi aktorzy. Robimy ambitny repertuar. Oczywiście zrobiliśmy teraz pana Jowielskiego. Wiecie Państwo, co mi powiedzieli dziennikarze? I znowu pani idzie na łatwiznę. Bo robię Fredrę. Bo robię klasykę. Jest pomylenie pojęć. Ludziom się wszystko myli i dziennikarzom też, i krytykom też. Jest po prostu, przepraszam za wyrażenie, gówno miód. Nikt nie wie, co jest dobre. Ludziom się pytają, czy jak przyjdzie ktoś i mówi prawdziwie, to mówią, a jaka super aktorka jak w życiu. Gówno. To jest gówno, nie aktorka. Bo trzeba po prostu, sztuka jest sztuką, trzeba coś wykreować, trzeba coś pokazać więcej, wyżej, coś ważniejszego. Nie wystarczy powiedzieć zdania prawdziwie jak w życiu. A poziom polskiego aktorstwa się obniża z roku na rok. Nie ma z kim grać na scenie.
targowych nazwisk jest w tej chwili 20 nazwisk w Warszawie. Ludzi, z którymi można wejść na scenę i naprawdę wzbić się na jakiś poziom. Ludzi, którzy mają dobry gust, wiedzą, co robimy, mają jakieś społeczne instynkty, jakieś potrzeby, żeby ludziom opowiedzieć coś wyżej i więcej. Naprawdę, to jest 5 reżyserów i 21 nazwisk. Naprawdę. I dlatego będziemy mieć teatry. I ja nie jestem przeciwko temu. Niech sobie będą, niech sobie grają te różne rzeczy. Ja uwielbiam farsy, uwielbiam oglądać rzeczy, uwielbiam rzeczy, które są po prostu... Ale lubię, jak są dobrze zrobione. Nienawidzę, jak się oszukuje, udaje coś. Dlatego ja polegnę, że ja po prostu nie mogę pozwolić, żeby na przykład jak ja mówię, widzę tytuł i mówię, Boże kochany, jak ja bym chciała, żeby nie wiem, Magda Tesławska zrobiła kostiumy, ale Magda nie zrobi tanich kostiumów. Dlatego, że ona nie jest do tego przyzwyczajona. Ona robi z dobrych materiałów. Ona wie, jak wygląda stylowy kostium. Nie zrobi błędu. Nie zrobi błędu z epoki. A żeby wszystko było tak, jak w epoce, to musi kosztować. Próby muszą kosztować. Wszystko musi kosztować. Muszą być najlepsi dźwiękowcy, najlepsi ludzie od światła. I wtedy mamy teatr na poziomie. Czasem rzeczywiście zdarzy się cud, i za 5 groszy wyjdzie jakaś młoda grupa ludzi i zrobi naprawdę cudny spektakl. Ale to się tylko zdarza. A co więcej, że jeszcze więcej kosztuje awangarda. Bo naprawdę prawdziwa awangarda, która mierzy wysoko, potrzebuje pieniędzy. To się nie da zrobić w piwnicy. Oni muszą mieć pieniądze. Także ja myślę, że to w ogóle wszystko trzeba jakoś zacząć o tym myśleć. Racjonalnie, a publiczność po prostu, no niestety, jak to nazwać, żeby nie obrazić publiczności? Ale no po prostu zwyczajnie troszkę nie dba sama o jakość. Byle co wystarczy. Byle było śmieszne, ale jak już jest na bardzo wysokim poziomie, ale jest chociaż podwójnie skomplikowane, to już ta sala nie jest pełna. I ja to też z drugiej strony rozumiem, bo życie mają takie, dzieją się takie rzeczy, na przykład wiecie Państwo, w tej chwili teatry są puste. Teatry są puste, jest ewidentne załamanie frekwencji, wszyscy to odczuwamy. Ale po tym, co się stało, po tym, jak się wszystko zawirowało, jak się wszyscy skłóciliśmy, jak się wszyscy zaczęliśmy bać o każdy dzień, o każdą chwilę, o to, co będzie dalej, jednocześnie cała duża grupa, jak zwykle w maju, poszła sadzić te pomidory, a jeszcze inna prowadza dzieci do komunii, to rzeczywiście w teatrach jest pusto. Nie można po prostu właściwie prawie grać. Jak Państwo spojrzycie na repertuary teatrów warszawskich, to na przykład teatry, na przykład te wszystkie grają po 4 razy w miesiącu. Także rzeczywiście jest problem z frekwencją, ale załamała się frekwencja w ogóle w teatrach po tym, co się stało miesiąc temu. Dlatego, że tak się wszystko jakoś zmieniło. Jesteśmy tak nagle skłóconym narodem, skaczącym sobie nagle do szyi, do oczu. Nigdy nie byliśmy tak pokłóceni.